100 milionów dolarów nie oznacza udanej produkcji. Witajcie w Watch Mojo Polska, a dziś odliczamy nasze typy 10 kiepskich filmów z wysokim budżetem. Każdego tygodnia publikujemy nowe filmy. Zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Przyjrzymy się filmom, które zawiodły pomimo ogromnego budżetu, dobrej obsady lub znanego reżysera. Żeby było jasne, nie hejtujemy tych filmów całkowicie, ale spodziewaliśmy się wiele więcej. He wants to fight you so he can capture you, Zuko. Walk away. Numer 10. Pluto Nash. So how did they find us? Obviously you did something stupid. Teoretycznie wysokobudżetowa komedia sci-fi z Eddie Murphym jako emerytowany przemytnik, który stał się właścicielem klubu nocnego, powinna być w najgorszym wypadku tylko spoko. Niestety Pluto Nash nie sprostał zadaniu. Widać tam wymęczoną już estetykę gangsterki lat 80. i nudną fabułę. It is a pleasure to meet me. Przy innych filmach z Eddie Murphym w roli głównej wydaje się, że Pluto Nash brakuje dowcipu, kreatywności i momentów na prawdziwy śmiech. Z budżetem w wysokości 100 milionów dolarów filmowi zabrakło około 90 milionów, by wyjść na zero. That makes me look like a big doofus, doesn't it, honey? Numer 9. Jeździec znikąd. The future is bright, ladies and gentlemen, and it's just around the bend. Filmowi bliżej do bardzo dzikiego zachodu niż do płonących siodeł. Ponownie krzyżując reżysera i gwiazdą Piratów z Karaibów, Disney musiał myśleć, że Jeździec znikąd będzie pewnym hitem. Chyba tylko tak da się wytłumaczyć szacowany budżet w wysokości 215 milionów dolarów. In that case not so good. Familijny film, zbyt głupi dla dorosłych i zbyt makabryczny dla dzieci. Jeździec znikąd poniósł klapę w box office i wśród krytyków. 2,5 godziny, które udowadniają, że nie wystarczy mieć Johnny'ego Deppa, by osiągnąć sukces. No! Must you jump? Numer 8. Speed 2. Wyścig z czasem. What's he riding that banana peel for? What's he doing? Serio, ktoś myślał, że statek wycieczkowy będzie idealnym miejscem na film pościgowy. Podczas gdy Keanu Reeves rozważnie ewakuował pasażerów autobusu, Sandra Bullock i reżyser Speed wzięli się za kontynuację, która podwoiła liczbę eksplozji, ale brakowało jej tego napięcia i dynamiki znanej nam z oryginału. Od prostolinijnych bohaterów po dziwne występy samych aktorów. Krytycy wytykali niemal każdy element kontynuacji Speed, a widzowie wcale nie byli bardziej przychylni. Prawdę mówiąc, wolelibyśmy obejrzeć Speed 3 w wersji ojca Teda. You'll be safe as long as you don't slow down! Oh Ted, look! It's a big bunch of boxes in the middle of the road! Numer 7. Matki w Mackach Marsa. Yeah, well, my life would be so much better if I didn't have a mom at all. Disney i klapa finansowa rzadko występują w jednym zdaniu, ale jak widzieliśmy wcześniej, nie jest to niemożliwe. Wyreżyserowany przez Simona Welsha i wyprodukowany przez Roberta Zemeckisa, którzy pracowali razem przy Kto wrobił Królika Rogera, film szczycił się wyjątkową animacją 3D, ale nie sprostał przez mdłą i pozbawioną emocji fabułę o chłopcu i jego matce porwanej przez Marsjan. Pomimo obsady, Matki w Mackach Marsa potrzebował cudu, aby odzyskać nadmierny budżet w wysokości 150 milionów dolarów i nie zdołał nawet osiągnąć zysku. No time. Sorry. No time. Numer 6. Fantastyczna czwórka. Looks like you're home, buddy. Po czterech słabych podejściach może czas przyznać, że ta kultowa rodzina superbohaterów nie nadaje się na duży ekran. Odchodząc od kreskówkowego uniwersum Tima Story'ego, Fox zatrudnił Josha Tranka od Kroniki, aby pokierował rebootem Fantastycznej Czwórki. Ale pogłoski o problemach z produkcją i powtarzaniem zdjęć szybko zniszczyły hype na ten film. Wersja finalna nie podołała, krytycy nie zostawili na Foxie suchej nitki, a Trank wypierał się kinowej wersji. I promise you I'm going to fix this. Zarabiając ledwo 168 milionów dolarów przy budżecie około 155, Fantastyczna Czwórka nie pomogła ani twórcom, ani aktorom. Get down! On the ground! Numer 5. Kobieta Kot. Jedynym jasnym punktem tej klapy była przemowa Halle Berry na Złotych Malinach w 2005 roku. Pierwotnie planowany jako spin-off do filmu Powrotu Batmana Tima Burtona, scenariusz pozostawał w rozwoju przez lata, zanim Halle Berry włożyła skórzany kostium. Fabuła jest oparta o firmę kosmetyczną, która ma sporo za uszami i mistyczne koty, które są w stanie dawać ludziom magiczną moc. Ciężko nie szukać pocieszenia w tym, że rolę tytułowej bohaterki dostała właśnie Halle Berry. Looking for something?
Ten wytwór od Warner Bros. Nie jest nawet zły w śmieszny sposób. Jest po prostu zły. It doesn't matter. Don't you understand? Numer 4. Ostatni Władca Wiatru. Let your emotions flow like water. Nawet przy 1000 lat po ziemi ten wytwór jest tym, który większość uzna za najgorszy w dorobku M. Night'a Shyamalana. Ten film live action wziął popularny serial Nickelodeon i rozerwał go na strzępy, zawodząc nawet przy imieniu głównego bohatera. The monks named me Aang. Ten bałagan za 150 milionów dolarów wzbudził niemal powszechną pogardę ze strony krytyków i fanów kreskówki. Próbując usprawiedliwić negatywny odbiór, Shyamalan upierał się, że to film dla 9-latków i obwiniał dorosłych, że chcą czegoś podobnego do Transformers. Nawet jeśli taka była intencja, ostatni Władca Wiatru daje wrażenie, jakby napisał go 9-latek. Some of the great monks can meditate for 4 days. Numer 3. Zielona latarnia. The ring, it chose you. DC było niegdyś królem rozczarowujących blockbusterów z zawyżonym budżetem i kiepską narracją. Przed występem Ryana Reynoldsa jako Deadpool kariera kanadyjskiego aktora ucierpiała przez zieloną latarnię. Klapa finansowa i rozczarowanie krytyków skłoniły Warner Bros. Do anulowania planów franczyzy. I'm good. Zielona latarnia miał ogromny problem z tonem, scenariuszem i mało wyraźnym antagonistą. Jest pilotem przeciętnego serialu, ale pozostawia wiele do życzenia jako wysokobudżetowy film akcji. Z perspektywy czasu film DC najlepiej puentuje Wade Wilson, czyli Deadpool. And please don't make the super suit green. Or animated. Numer 2. Bitwa o ziemię. Are you not aware that I graduated top of my class? Zagorzały scjentolog John Travolta bardzo się starał, by zaadoptować powieść z 1982, napisaną przez założyciela ruchu. Zamiast rozpowszechniać dobre słowo, Bitwa o ziemię utrwaliła scjentologię jako żart, który nigdy nie zaważył. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxy. Jeden z najgorszych, chociaż może według niektórych najlepszych, występów Johna Travolty i prawdopodobnie najgłupsze peruki w historii kina. Bitwa o ziemię zgarnęła kilka złotych malin i ostatecznie wygrała tytuł najgorszego obrazu dekady. Prawdę mówiąc, to nic dziwnego, że ten film dostąpił takiego zaszczytu. Stupid humans. Zanim przedstawimy numer 1, oto kilka wyróżnień. Draw your pistol! I walk a different path. Life is an act of consumption, Jupiter. If you are his demon, then I will kill you right now. Numer 1. Legion Samobójców. Would you live for me? Chociaż niekoniecznie jest to najgorszy film na liście, chaotyczny blockbuster Davida Ayera jest najbardziej zniechęcający. Porywająca obsada nie pomogła. Legion Samobójców poległ przez kryzys tożsamości, spowodowany próbą naśladowania Marvela przez DC po źle przyjętym Batman vs. Superman, Świt Sprawiedliwości. You're my friend too. Stay evil, Dollface. Zbyt wiele niewyraźnych postaci i niezgrabna fabuła. Sytuacje raz smutne, raz głupie. Wygląda to tak, jakby Legion Samobójców miał w zanadrzu to, co trzeba, ale nie umiał tego wykorzystać. Colonel, for the record, this is exactly what I was concerned about. Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie inne filmy na naszym kanale, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków.